popatrz, no, no popatrz, jakie moje ręce są. Dobre, życzliwe. Zanikła wrażliwość. Im więcej ktoś jest wrażliwy, to jest bliżej tej prawdy odrodzenia. Wrażliwość na wszystko. Na kwiatek polny, na rośliny, na wszystko, co się patrzy. Wszyscy tak się kiwamy na tym świecie. Nikt nie wie, gdzie jest. Na wrotkach pędzimy egoistycznym gdzieś do przodu. Dokąd? Nikt nie wie, gdzie. Czerń dla mnie jest jakąś wielką tajemnicą. Jest to bogactwo wszystkich kolorów, wszystkich doznań. Biel to znów jakaś miłość, odrodzenie, niewinność. Tam się mieści tyle spraw nowych takich, odradzających się życiem. Najlepszy kolor dla mnie czerwień. Jakaś potęga jakiejś wiary, ja nie wiem, to każdy ma swoje upodobanie. Ale energię ma, dlatego ja mam skarpetki. Oj, nie mam dzisiaj czerwonych skarpetek.
Proszę na kawę, Henry. Jest to wielkie szczęście, że ja mogę tu obcować z tą naturą, która daje mi moc, że ja mam tyle lat i ja od świtu do nocy właściwie mogę powiedzieć, pracuję. Taką kosteczkę znalazłem i leży u mnie, tu dotknęłą farbą, tu dotknęłą farbą. Patrz, tu jest otwór, tu jest otwór. I tak dumam, co z nim zrobić. Ja błądzę, to ja wiem. Bez błądzenia nie ma drogi. Cała ludzkość jest w tej chwili na jakimś zakręcie, w labiryncie. Nie na zakręcie, w labiryncie niezrozumienia, w labiryncie zła. Cykl Wojna przeciwko człowiekowi. To jest ten cykl, który się zrodził po moim przejściu przez spaloną Warszawę. Prawda? I znów nie chciałem powiedzieć tego dramatu, prawda? Ale ten niepokój, to jakieś nieszczęście, wojna to jest zło. Thank you.
Oj, to będzie chyba 40 któryś rok. Dawno. To żona, kiedy jeszcze Jolka była w Żuśku. Ja cały czas ze sobą walczę. Jestem z natury realistą jakimś. I ja do dzisiaj zwalczam realizm. To jest umiejętność. A my powinniśmy wyjść naprzeciw umiejętności, odnaleźć symbol, znak całego życia. Prymitywna sztuka to są światy jakieś zaklęte. To są ta magia ludzi pierwotnych, którzy widzieli tego Boga gdzieś, prawda, wysoko. Człowiek był w tamtych czasach tak związany bardzo z naturą. On potrafił rozmawiać. On potrafił patrzeć i widzieć. A my patrzymy i nie widzimy. To tak jak patrzę, o popatrz, tak drzewo leci do góry. Potem tam jest taki Bóg. Popatrz, jak on ładnie leci. Wiesz, dokąd leci? Do słońca. Bez słońca, bez tego światła nie istniejemy. Jak chmura taka szara, popatrz, ta smuga jasna, szarość
i znów światło górą. Już zaczyna być ten mój witraż. Popatrz, popatrz na lewo, tam słońce jakoś świeci. Już zaczyna być poetyczna sprawa, nieokreślona. Mieści się w tym wszystko. Kosmos, natura, my. Ile radości, słuchaj, no. No popatrz, no popatrz. Ten szary kolor, co idzie, co to. Ile prawdy on ma, a te liście na tym wszystkim. A potem tu popatrz, jaka muzyka idzie tego światła. Światło życia. Poszedłem po linii prawie że witraż i znów musiałem to przekreślić. Henryk nie chodził o to światło witrażu, tylko to światło duszy człowieka, myśli twórczej. I teraz na nowo, cholera, i tak dłubię. I tak się zastanawiam, czy jeszcze dotknę. Jezus Maria, nie wiem. Słuchaj, a ten czas leci. Z zasady nie jestem teoretykiem, jestem doznaniowcem. Ja nie jestem facetem, który określa taki kierunek, czy taki kierunek ma rację. Każdy kierunek ma rację, jeżeli wychodzi od bicia serca potrzeby, potrzeby mówienia. Czy to będzie więcej realistyczne, czy mniej, bo nie wiadomo, gdzie jest ten realizm. Czy nawet jest ukryty, czy on nie jest mocniejszy. Na długi był szpital. Ja to widziałem. Oni rzucili na tych łóżkach granaty. Ja zobaczyłem, to było coś, co nie ma słów do określenia. To były kikuty, które się gdzieś prosiły o litość.
To nie był człowiek. To był tęg pierze, to wszystko było jednością. To było straszne. I popatrzcie, to jest znów Warszawa. To jest Warszawa, to jest Wisła. Ta moja Wisła, ta, kiedy więcej krwi było. O, popatrzcie oczy Sylwestra. I symboliczna znów jest. Ale jest to złoto pewne nadziei, wiary w zwycięstwo. To jest ta Golgota ludzka. Każdy krzyż jest inny. Tak jak my. To jest mój pępek świata, bym powiedział. Ja w tym miejscu mam pełnię swojej radości. Często siadam i mówię, Boże, chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem. Pomysłów mam na 1500 lat, tylko brak mi, modlę się, żeby nie odejść tak szybko. Thank you.
jaki język znaleźć, żeby powiedzieć to wszystko. Nie ma języka malarskiego ani w słowie. Ta jakaś prawda, która nami rządzi, mówi: człowieku, ty musisz jeszcze być. A przecież mądrzejsi i lepsi odeszli. A jednak ja zostałem. Dlaczego zostałem? Tyle mam zagadnień do rozwiązania, że boję się zacząć. Ale marzenie jeszcze jest. Oj, ile ja marzeń jeszcze mam. To jest mój dług wobec tych wszystkich, tych prawdziwych aniołów, którzy chcieli żyć, ale musieli odejść.